Siemano, bym wszystkim tutaj Popa w kolejnym materiale. W tym materiale porozmawiamy znowu o postaciach AD, ale zanim o tym, to powiem wam, że kilka materiałów, które widzicie, które jest na kanale, nagrywam do przodu, ponieważ od 15 września styczeń, no to marzec, piękny marzec, to jest 27 wrzesień. Października, przepraszam. Października. Dzisiaj mamy lipca, przepraszam, lipca. Od 15 lipca wyjeżdżam na obóz do 15 sierpnia, a później 26 sierpnia wyjeżdżam na ślub do kuzyna. Więc do rodziny, więc nie będzie mnie, więc nagrywam te materiały do przodu, żebyście mieli, a mnie już od 15 dnia nie będzie, a teraz jestem sporo zajęty, więc nagrywam je po prostu do przodu. A teraz porozmawiamy o postaci AD, Sivir. Ja mam skórkę nawet do Sivir. Jest to Sivir Śnieżnego Ostrza chyba. Wygrałem ją kiedyś tą skórkę w konkursie zimowym organizowanym przez samą League of Legends. Wygrałem to plus parę innych zestawów. Dlaczego mówię o Sivir? Skoro Sivir nie jest typowym AD, bo trzeba podejść do przeciwnika na odpowiedni dystans, żeby tym jej kołkiem z ostrzami móc zaatakować bądź zakręcić. Sivir to taka postać, którą ostatnio udało mi się wbić 10 kili. Co prawda przegrałem tamten mecz, ale gra tą postacią jest o tyle fajna, że jej ultimate, czyli ulti, przyspiesza moich współ teammatesów, co pozwala mi na większy damage, bo wiem, że kiedy mój zespół atakuje i ja dodam im ze swojego ulta speeda dla każdego biorącego udział w akcji, znaczy znajdujący się bohater z mojego teamu w obrębie działania mojego ulti dostaje przyspieszenia. Jeżeli jest ich czterech, czy nawet trzech, to wiem, że w cztery osoby, bądź w pięć osób, możemy sklepać i to nawet porządnie team przeciwny. Więc to jest o tyle fajne. Fajnie też działa jej tarcza, która ją osłania przez parę sekund. Fajnie działa jej właśnie ten taki bumerang i takie mniejsze bumerangi, bo mogą naprawdę działać sporą krzywdę creepom, więc warto mieć tą postać, chociaż ona nie jest typowym AD, ale ja ją bardzo lubię. Nie jest może moim ulubionym mainem, ale fajna z niej postać, fajną ma historię. No i w ogóle nie fajnie, fajnie napisany bohater. Może kiedyś nie lubiłem ją grać, bo była taka zbyt trudna, bo tak jak zauważyłem progres u siebie, to musiałem wtedy, w tamtych czasach, kiedy zaczynałem ją grać, a to nie jest typowy AD, tak jak powiedziałem, musiałem nią podejść bliżej, a to mi się nie udawało. A teraz od parunastu miesięcy udaje mi się to zrobić z łatwością i używanie jej ataków nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem, więc jak najbardziej polecam tę postać. No i tyle mogę o niej powiedzieć. A i powiem wam jeszcze, że będzie jeszcze kilka materiałów do przodu. Nie wiem ile dokładnie, postaram się jak najwięcej. A to był kolejny materiał z historii AD moich postaci, którymi gram. Następny będzie albo Lucian,
albo Ezreal. Nie wiem, zobaczę, a później będzie Kate. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya.